Cześć, witam Was na moim kanale. Zbliża się weekend, zbliżają się podwójne szanse na Lego i Epików z niebieskich szardów, ale spodziewałem się, że plarium może zrobić coś jeszcze, dlatego że są święta. Fajna okazja, żeby dołożyć coś ekstra. No i nie pomyliłem się, przed chwilą się dowiedzieliśmy o tym, że będzie coś dodatkowego. Ja, aczkolwiek spodziewałem się, że zrobią coś takiego, jak było niedawno że przez cały weekend były podwójne szanse na każdy z trzech rodzajów mm, szardów, że jeden dzień będzie na niebieski, jeden dzień na Wojdy, jeden dzień na Secredy. Postanowili zrobić coś innego. Poza podwójnymi szansami na Ancienty będą też dziesięciokrotnie większe szanse na zdobycie dwóch czempionów. I będzie, będą to dwa eventy. Pierwszy zacznie się w Wigilię 24, potrwa 24 godziny. I potem od 25 będzie drugi event na drugiego czempiona. I już wam mówię, kto będzie do zdobycia. Pierwszy, czyli od piątku będzie do zdobycia, gdzie on jest? Tutaj. Ta bestia. Bedel Kazar, świetny czempion, jeden z oryginalnych czempionów, który ciągle jest bardzo, bardzo dobry. Jeśli chodzi o staty, ma dobre HP, fajny defense, jest szybki, fajnie, że już ma 20 punktów accuracy wbudowane. I co on nam daje? Na A1 atakuje wszystkich przeciwników i leczy wszystkich o 20% zadanych obrażeń. Bardzo dobre, bardzo mocne A1. A2 usuwa wszystkie debuffy z wszystkich czempionów, umieszcza dwa duże continuous heal na wszystkich naszych czempionach, a na przeciwniku dwa pojzone. Tylko dwie książki, trzy tury cooldownu. Jak widzicie, ten, to A1 i A2, sprawia, że jest bardzo dobry, na przykład na Klambosie, gdzie jest w stanie zastąpić lifesteal leech i mając go, możemy cały team utrzymać przy życiu bez konieczności dodatkowych rzeczy. Naprawdę fajnie to działa Dodatkowo ma dwa pojzone, czyli jeszcze dorzuca troszkę od siebie obrażeń. Tutaj leczenie z obrażeń, tutaj dwa razy continuous heal i do tego usuwa debuffy, czyli zróbcie go sobie najsilniej, najsilniejszym, najszybszym czempionem w teamie i tylko żeby nie był liderem, żeby nie dostawał stana. I w tym momencie po stanie wrzuca ten skill, czyści stan, nas leczy i mamy tutaj kilka rzeczy załatwionych za jednym zamachem. Ja go używam na moim drugim koncie. Bardzo fajnie się tam sprawdza, właśnie w tej roli. Ale to nie wszystko: ma jeszcze fajny, bardzo fajny pasyw. Zadaje dodat 20% dodatkowych obrażeń na znaczy nie On przeciwnicy, którzy mają na sobie poison, otrzymują 20% więcej obrażeń. Czyli nie dość, że nas leczy, nie dość, że wrzuca poisony. To jeszcze zwiększa obrażenia wszystkich naszych czempionów o 20%, co naprawdę robi różnicę. No, i jeszcze ma na koniec Aurę. Critical rate we wszystkich miejscach zwiększa o 25%. Także Bedel Alcazar, bardzo fajny champion, bardzo dobry champion. Jeden z moich ulubionych, ale nie jest tylko dobry na klan Bosie. Potrafi solować na przykład Ice Golema na 25 poziomie. Złóżcie tylko team, który go tam doprowadzi do Golema, a on potem już sam sobie poradzi. Nie, nie pamiętam już czy soluje też 24 czy 25 smoka 20 na pewno to robił Więc tam możecie, jeżeli tam jesteście to on jest w stanie solować Możecie wyrzucić cztery kurczaki i przy okazji ich levelować Także jest to bardzo fajny, bardzo dobry czempion. Także od 24 przez 24 godziny będą większe szanse żeby dostać bedela Potem 25, również przez 24 godziny, będą zwiększone szanse na zdobycie kolejnego czempiona, i jest to nowiutki czempion, który niedawno wszedł. Wither the Crown. Tak wygląda kozacko ta korona, taka z rogów. Pierś przebita sztyletem. Bardzo fajnie wygląda. Bardzo fajne HP, fajny defense, bardzo szybka. No, i zobaczmy, co ona potrafi. Na A1 atakuje wszystkich, ma 50% szans na wrzucenie, liczę na jedną turę. Dodatkowo, continuous heal na mm, losowym czempionie na dwie tury, czyli A1, które też pozwala się leczyć. Tutaj dzięki liczowi bardziej i dodatkowy continuous heal. Na A2 umieszcza duży increase defense na wszystkich na dwie tury. Dodatkowo zwiększa czas trwania Continuous Heal na wszystkich czempionach o jedną turę i momentalnie aktywuje wszystkie aktywne Continuous Heal, czyli też widzimy, fajnie pomaga przeżyć. Increase Defense, 3 tury cooldown, do tego leczenia. I A3 usuwa wszystkie debuffy z wszystkich czepionów, potem leczy o 30% ich max HP, czyli widzimy, podobnie jak Bedel. Też ma, tutaj usuwa debuffy, dodatkowo leczy, czyli motyw jest podobny. Trzy tury cooldownu, czyli też zgrywa się to z Clanbossem. Ciekawe, jak ona by się tam spisywała. Increase defense leczenia, leech. No myślę, że byłaby tam całkiem dobra. No i jeszcze mamy Passive, umieszcza 15% continuous heal na czempionie, który ma najniże, najniższe. HP na jedną turę na początku każdej tury. Czyli znowu widzimy Continuous Heal leczenie, które swoim A2 potem może przedłużyć, aktywować czyli jest to też champion, który pozwala, taki support, który pozwala przetrwać, który pozwala się wyleczyć i brnąć dalej. No i na koniec mamy Aura zwiększa. Resistance we wszystkich miejscach o 50 punktów. wither też bardzo fajnie wygląda. Ja osobiście, jak już zauważyliście, Bedela mam, mam go na obu kontach. Także piątek sobie odpuszczam. Będę otwierał szardy w sobotę, żeby mieć zwiększone szanse na natrafienie tej pani. Dobrze wygląda, nie mam jej, a chętnie bym ją zobaczył wśród moich czempionów. Także ta dwójka zwiększone szanse w piątek, w sobotę. Jeżeli nie chcecie żadnego z tych czempionów, to w niedzielę nie ma żadnych takich eventów. Na znaczy się Wizard będzie do 9 chyba czy do 10 rano, a potem już można otwierać, jeżeli nie, nie interesuje was ta pani ani Bedel Kazar. No i na koniec jeszcze bardzo ważna rzecz, na to pewnie wielu z was czeka, czyli losowanie zwycięzcy mojego ostatniego konkursu i osoby, która dostanie to fantastyczne konto. Link już tutaj wkleiłem do, do tego filmu. Zaznaczyłem, że nie będzie duplikatów. Jeżeli ktoś komentował inne komentarze, to też to będzie załączone. I zobaczmy 401 unikatowych komentarzy. Także to jest rekord na moim koncie. No, nie dziwię się. No więc teraz teraz życzę wszystkim powodzenia. No i zobaczymy, kto będzie miał bardzo fajny prezent na te święta i Tomi Gork Zaje fajne konto, ale nie chcę go <laughs> no. Okej okay, Tomi, skoro go nie chcesz no to losujemy kolejną osobę Zobaczymy Marta Warzecha, chętnie przygarnia to konto Marta, jesteś szczęśliwą zwyciężynią Gratuluję. Skontaktuję się z Tobą w celu przekazania tego konta. Reszcie, no przykro mi, tym razem się nie udało, ale jeszcze nie jeden konkurs u mnie będzie. Także życzę powodzenia. Następnym razem, napiszcie w komentarzach, czy będziecie otwierać szardy, Pamiętajcie, że jest fuzja, będzie event, gdzie będzie można zdobyć. Czempionów do tej fuzji? A z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Mówi do Was Samael. Cześć!